Nikt nie przewidywał, że w tym roku będą takie upały, będą tak długotrwałe upały, no i że będzie takie obłożenie na naszym basenie. Na tą decyzję, że ten basen nie jest otwarty dłużej, no to mają jakby wpływ dwa powody. Pierwszym z nich jest to, że no, basen jak jest czynny od 10 do 18, jest to 8 godzin pracy. I tutaj pierwsza sprawa, czyli ilość ratowników. Od tego roku zaostrzyły się przepisy dotyczące możliwości bycia zawodowo ratownikiem. To znaczy, że wszystkie osoby chętne do pracy muszą mieć dodatkowo ukończony taki kurs medyczny, taki kurs ratownika medycznego. Kurs ten jest, no nie dość, że on trwa kilka dni, to jeszcze kosztuje, no z tego co wiem, to ponad 700 zł na tą chwilę. Z uwagi na to, że mamy tylko tutaj czterech ratowników swoich zatrudnionych na umowę o pracę, resztę tutaj zawsze na sezon posiłkujemy się, no przeważnie są to studenci, prawda, którzy są zatrudnieni na umowę zlecenia. No okazało się, że nie wszyscy studenci w tym roku zrobili ten kurs ratownika medycznego, no i niestety nie wszyscy mogą pracować zawodowo. W związku z czym no, okazało się, że tych chętnych do pracy jest zdecydowanie mniej niż tak jak to było w latach ubiegłych, kiedy to praktycznie musieliśmy jakby dzielić, że na przykład jedna grupa pracowała jeden miesiąc, druga drugi, żeby wszyscy chętni, prawda, mogli troszeczkę sobie tutaj u nas dorobić. Natomiast w tym roku no, jest problem z ratownikami. Druga rzecz no, to z tymi ratownikami jest taka, że jeżeli już ktoś ten kurs posiada, prawda, ma uprawnienia, może pracować zawodowo, no to przy takiej pogodzie nagle wzrosło zainteresowanie pracodawców ratownikami. No i nie ukrywajmy, no, stawki nad morzem są zdecydowanie wyższe niż tutaj u nas i część tej młodzieży, tych studentów, no, których wiemy, że mają uprawnienia, no, nie wyraziła chęci pracowania u nas i wiemy, że wyjechali. I żądają większych pieniędzy po prostu. Większych pieniędzy, ale poza tym, no, jeżeli ktoś ma możliwość pracowania nad morzem w jakiejś fajnej miejscowości, a tutaj na basenie, gdzie tam ma jeszcze dodatkowo zakwaterowanie, wyżywienie, jeszcze wyższe stawki, no to traktuje to praktycznie jako wakacje i dla nas tutaj ten nasz basen jest dla nich mało atrakcyjny. I w tym momencie, jeżeli no, stoimy chwilę w słońcu, już jest bardzo gorąco, prawda, a ratownicy tutaj stoją 8 godzin. Przychodzą pół godziny wcześniej, muszą pobrać sprzęt, przygotować miejsce pracy, prawda, tak, po zakończeniu pracy muszą ten sprzęt zdać, przebrać się, czyli faktycznie są tutaj gdzieś prawie 9 godzin na tym basenie. Dołożenie im kolejnej godziny, to mówię, byłoby jakby nieetyczne z mojej strony, a nie mamy drugiego zestawu ratowników, że tak to brzydko powiem, którzy by mogli jeszcze dodatkowo tą godzinę przepracować. To jest jedna rzecz. No zwłaszcza, że jeszcze mówię, wczoraj nawet w prasie był artykuł o naszym basenie, właśnie gdzie był ten sam temat poruszany. I to było chyba na pierwszej, piątej stronie, o ile pamiętam, artykuł o wieluńskim basenie. A na trzeciej stronie był wielki artykuł na pół strony, o tym, jak pracodawcy mogą postępować w czasie upałów. I tam się mówi wręcz o skracaniu pracy, prawda? Czyli tutaj no, narzucać im wydłużanie godzin pracy, no to mówię, z mojej strony mówię, nie jest to, chyba nie byłoby fair w stosunku do nich. Czyli jest to ten jeden główny, koronny argument za tym, że basen nie będzie czynny do 19. Jeden z głównych. Poza tym druga rzecz to jest, proszę Państwa, sprawa czystości wody, parametrów tej wody. No nie zdarzyło się, żebyśmy mieli taką frekwencję jak w tym roku przez tyle dni kolejno, prawda? Jak już wielokrotnie opowiadałem, tutaj woda do tego basenu nachodzi ze źródeł samoistnie. Nie mamy tu żadnego systemu filtrów, nie jest to filtrowane tak jak to na basenie krytym poprzez wymuszony obieg wody. Dlatego jeżeli tutaj kąpie się duża ilość osób i jest ciepło, to wiadomo, że w tej wodzie znajdują się jakieś bakterie, prawda? Im cieplej, im więcej osób, tym więcej bakterii. W związku z tym co? Musimy lać do tej wody więcej środków chemicznych, które by zneutralizowały te wszystkie bakterie. Ale z uwagi właśnie na to, że jak więcej się tego wleje, nie mamy tutaj żadnych wymuszonych obiegów wody, to te środki muszą się, że tak powiem, rozejść samoistnie poprzez konwekcję samoistnie. No i to musi trwać. Żeby ta woda miała odpowiednie parametry, no niestety ten proces chemiczny musi trwać. I im dłużej to trwa, tym lepiej dla kąpiących się. No bo jeżeli byśmy nawet, mówię, przedłużali o tą godzinę, czyli o tą godzinę później tą chemię musimy wlewać. I nagle by się okazało, że przychodzą ludzie, tak jak dzisiaj przy takim upale,
a sanepid nam wykaże, że ta woda nie nadaje się. No i zamykamy na jakiś czas basen i dopiero wtedy byłyby, wie pan, problemy, zwłaszcza, że okoliczne tutaj kąpieliska na rzekach nie nadają się do kąpieli. Wszyscy tutaj przyjeżdżają do Wielunia.